grzechem jesteś i w prosie obrócisz, ale Pan cię wskrzesił w dniu ostatnim, żyj w pokoju. Daj mu wieczne spoczywanie, światłość wieczna niech uświeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Przed chwilą pożegnaliśmy Jurka Turczyniewicza. Będę go wspominał zawsze jako człowieka, który był związany nieustannie z wodą, który kochał tę wodę i na powierzchni, bo był żeglarzem, i pod powierzchnią, bo był płetwonurkiem. A działał z wami w klubie płetwonurków. To znaczy działał z nami oczywiście w klubie płetwonurków, ale przede wszystkim w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej, którą to Ochotniczą Straż Pożarną współzakładał, a więc był współzałożycielem. I OSP Waterprof. Tak, było OSP Waterprof, następnie zmieniło nazwę na OSP ORW Koźle i od samego początku to on tworzył tą jednostkę, to on ją rozwijał, to on ją wspierał i zawsze był z nami. Wręcz dla wielu osób on był osobą, która uczyła, dzięki której poznawali tajniki ratownictwa. I tak jak mówię, no zawsze był z nami, będzie nam go bardzo szkoda. I dla wielu był wzorem. Tak, dla wielu był wzorem, był zawsze uśmiechnięty, wyrozumiały, zawsze był pomocny i dla wielu, wielu właśnie osób był wręcz można powiedzieć nauczycielem, który uczył ich życia, który uczył ich działań w ratownictwie wodnym. No i przez jakiś czas, przez ileś lat wam szefował. Tak, oczywiście, że był bardzo długo prezesem, wręcz z chwilą jak zgłaszał rezygnację z powodów zdrowotnych, próbowaliśmy go namawiać, żeby dalej jeszcze mimo wszystko pełnił funkcję prezesa, niemniej z powodów zdrowotnych sam zgłosił jednak rezygnację, lecz mimo wszystko przez długi jeszcze okres czasu, kiedy tylko mógł, zawsze wspomagał nas i pomagał, jak tylko był w stanie. Ty zacząłeś z nim dawno, dawno temu kontakt z wodą. Dokładnie, w latach 70. został założony między innymi przez niego klub Barakuda, później się przekształcił w OSP Kesson, który działał przy Straży Pożarnej. Przed tym to jeszcze była rejonowa Straż Pożarna, później była Państwowa Straż Pożarna. I działaliśmy w tych strukturach już od kupę lat. W sumie jego zawsze interesowała woda, żeglarstwo i wspominam go bardzo, bardzo ciepło. W sumie on zawsze miał pomocną rękę i był bardzo, bardzo ciepły. I co więcej powiedzieć? W pewnym momencie to jego hobby stało się jego zawodem, bo pracował pod wodą. Dokładnie. Między innymi później też pracował, miał firmę odnośnie prac podwodnych związanych z rzeką Odrą i nie tylko rzeką Odrą. No i do czasów, gdy już mu zdrowie na to nie pozwoliło.
Jak teraz sobie usiądziecie któregoś dnia, nie wiem, za pół roku, za rok, za półtora, może już teraz, to jak będziecie wspominali Jurka? Tak krótko, jaki to był facet? No będziemy go na pewno wspominać z uwagi na to, że zawsze był z nami. Ciężko będzie nam przyzwyczaić, że go mimo wszystko nie ma, jego wsparcia. I na pewno zostanie na zawsze w naszej pamięci. A ty jak go będziesz wspominał? Jak starego drucha. Bardzo ciepło.